zasmucone lasy, pola i drogi. Jak zlikwidować ten problem? O tym w majowych wiadomościach. Odbijanie piłeczki, czyli turniej tenisa stołowego, a także rodzinna zabawa w Prętocinie oraz kopciuszek w Żłobiźnie, czyli magiczny spektakl dla najmłodszych. Witam Was w majowym wydaniu wiadomości Skarbimierz TV. Zapraszam do sprawdzenia, co wydarzyło się w naszej gminie w maju. A nasz serwis rozpoczniemy od przykrego tematu, jakim jest problem dzikich wysypisk śmieci. Worki z odpadami spotkać można w lasach, rowach melioracyjnych czy na polach. Walka z osobami zaśmiecającymi środowisko nie jest łatwa, ale też nie niemożliwa. Zobaczcie nasz materiał na ten temat. Od paru lat na terenie Skarbimierza istnieje problem nielegalnych odpadów. Głos w tej sprawie zabrał komendant Straży Gminnej. Znajdujemy się na terenie gminy Skarbimierz, przy tak zwanej drodze Pępickiej. Jest to droga wojewódzka prowadząca z miejscowości Żłobizna do miejscowości Pępice. Jest to jedno z miejsc, w którym mamy problem ze śmieciami i mamy w tle dzikie wysypisko, które jest przez gminę regularnie sprzątane, ale niestety też regularnie uzupełniane przez osoby, które te śmieci wywożą. Co jest powodem tworzenia się dzikich wysypisk śmieci? Nam wszystkim przeszkadza, jak tutaj niektórzy wywożą gdzieś tam w krzakach, nie? Jedzie, rzuci, a tutaj komenda to przeważnie tam sprawdza. No nie powinno tak być, no ale co? Przecież wszędzie się kamer nie da założyć. No to straszne, no. Ludzie po prostu się pozbywają, no nie wiem, bezmyślność, głupota. Dlaczego według mieszkańców Skarbimierza zaśmiecanie terenów zielonych jest negatywnym zjawiskiem? No bo przecież dzięki temu możemy oddychać, prawda, że te lasy są, a jak zaczniemy zaśmiecać, no to no niestety kiedyś zabraknie nam tego tlenu. Nie mam już zielonego pojęcia, jak wpływać na tych ludzi. Sama mam aktualnie papierek w ręce i też czekam na najbliższy śmietnik, a nie, żeby go tutaj wyrzucić. Bo jednak mamy coś, żeby po to dbać, tak, a nie żeby to zaśmiecać. To tak samo jak my, nie wiem, sprzątamy w domu, no to po co sprzątamy, jak możemy i tak wrzucić wszystko na środek. Jak zapobiec wyrzucaniu śmieci w miejscach, które nie są do tego przeznaczone? Uważam, że to powinno być kamerowane i karane, bo nasze osiedle, na przykład Pastartowy, to jest jeden wielki śmietnik. Jak widać, ludzie nie lubią nieporządku. Może to spowoduje, że za niedługo dzikie wysypiska staną się tylko niemiłym wspomnieniem, a nie utrapieniem. Zmieniamy temat. Teraz coś dla miłośników tenisa, tego stołowego. Począwszy od uczniów szkół podstawowych, na zupełnie już dorosłych zawodnikach kończąc, każdy mógł wziąć udział w turnieju tenisa stołowego. Kto okazał się najlepszy? O tym już teraz. Mała biała piłeczka jak zaczarowana odbijała się raz po jednej, raz po drugiej stronie siatki. Hala sportowa w Skarbimierzu tętniła życiem. Wszystko za sprawą turnieju tenisa stołowego. Zawsze lubiłem grać w ping-ponga. Wujek mnie już uczył w wieku 8 lat i mam szansę wygrać ten turniej. I przy okazji dobrze się bawić z kolegami. W innych sportach bardzo dużo się biega, a tu się stoi tak naprawdę przy stole, a naprawdę może się zmęczyć. Wziąłem udział w dzisiejszym turnieju, aby szkolić swoje umiejętności. Jakoś nie miałem co w domu robić, a w ping-ponga lubię grać. Można poćwiczyć, tenis stołowy, są fajne rywalizacje, można coś wygrać, fajne medale. Stół, paletka i biała piłeczka stały się dla nich przyjaciółmi na dobre i na złe. Panowanie nad piłeczką, żeby dobrze uderzyć, celność, szybkie bieganie. Umiejętności trzeba refleks, na pewno. Moc, czyli na przykład, że uregulować siłę w ręce. Może na przykład serw to nisko, zawsze przy siatce. To trzeba właśnie mieć precyzję strzału i cierpliwość. Dobrze operować paletką. W sumie trzymanie paletki już jest techniką. Trzymam przeważnie za rączkę, a jeden palec jest na palecie. Nie dawać dojść przeciwnikowi do ścinki, bo to możliwe, że złapie punkt za darmo. Grać nisko i ostro. I najbardziej technicznie. Tenis stołowy jest niezwykle szybką grą wymagającą od zawodników energicznych ruchów i reakcji. Jest to przede wszystkim niekonfliktowy sport w sensie fizycznym, nieurazowy. Jedynie co, no to trzeba mieć troszkę kondycji, bo jest to dosyć taki wyczerpujący sport, bo trzeba troszkę biegać przy stole. Główną nagrodą był puchar przewodniczącego i zarządu Rady Osiedla Gminy Skarbimierz. Uczestnicy otrzymali również dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Turniej przebiegał w sportowej atmosferze. Teraz coś, co lubimy najbardziej, czyli zabawa. W
W Rędocinie zorganizowany został festyn rodzinny. Główne atrakcje, takie jak gry, zabawy i konkursy, skierowane były do najmłodszych. Byliśmy na miejscu z kamerą. Jak co roku odbywają się obchody nazywane przez mieszkańców Dniem Chłopca, czyli Zielone Świątki. Jak zawsze przewidzianych zostało wiele atrakcji. Dla dzieci teraz są występy seledynek i później przyjeżdża zespół Ewita. Jest zabawa, no można powiedzieć, do białego rana. Mieszkańcy w sposób pozytywny zapatrują się na takie wydarzenia, ponieważ dają możliwość poznania bliżej swojego sąsiada. Myślę, że bardzo fajny jest taki festyn, bo można się integrować również dorośli. Później wieczorem jest festyn dla dorosłych. Można się przy okazji integrować. Festyn jest tylko raz w roku, dlatego skłania to wielu ludzi do wykorzystania szansy na zabawę. Taki festyn nie jest codziennie. Jedyna okazja, żeby z tego skorzystać, żeby w sumie trochę pobawić się, można tak powiedzieć. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Dzieci przyciągną między innymi zespół animatorów Seledynki, który przygotował wiele atrakcji. Dzisiaj bawimy się świetnie, tańczymy. Dzieciaki są niesamowite, jest ich o wiele więcej niż myślałam. I mamy taniec limbo, taniec czekolada, taniec limbo, już mówiłam, ale Seledynki ma mnóstwo tańców. Za chwilę zaczniemy bitwę piłeczkową z chustą Kwanza. Oferowano również wiele smakołyków i pociesznych pamiątek w formie zabawek dla dzieci. To jest wata cukrowa, popcorn, kukurydza. Dla dorosłych będą oscypki, jak przyjdą. No i zabawki, balony, wiatraki. Takie wydarzenie jest nie lada atrakcją nie tylko dla całej wioski, ale także całej gminy. Przez 3 dni w żłobiźnie Kopciuszek szukał swojego pantofelka. To dlatego, że gminna biblioteka w Skarbimierzu przygotowała spektakl dedykowany dzieciom w wieku szkolnym. 13, 14 i 15 maja można było zobaczyć przedstawienie zatytułowane Kopciuszek. Kopciuszek to ponad 700-letnia baśń, która była tłumaczona na wiele języków, a dzięki swojemu uniwersalnemu charakterowi do teraz cieszy się sporą popularnością. Jesteśmy akurat w trakcie drugiego naszego koncertu Kopciuszka. Muszę powiedzieć, że dzisiaj już dużo spokojniej z mojej strony. Wczoraj emocje były niezwykle duże. Przepiękny spektakl muzyczny. Same panie instruktorki przygotowały i słowa, i scenariusze, i muzykę. Śpiewają wraz z dziećmi, wraz z młodzieżą. Na motywach oczywiście bajki Kopciuszek, natomiast jest to taki nowatorski Kopciuszek. Różne tam inne formy również występują. O pomyśle nad odtworzeniem starodawnej baśni porozmawialiśmy z organizatorką spektaklu, która zdradziła nam również, co było powodem stworzenia tego dzieła. Wydaje mi się, że mimo mojego wieku już, nie powiem, że starczego, ale dosyć dorosłego, nadal drzemie we mnie dziecko i jakby uwielbiam bajki. Myślę, że to takie troszeczkę moje marzenia z dzieciństwa. Aby zagrać w przedstawieniu, potrzeba włożyć w aktorstwo wiele wysiłku. O swoim doświadczeniu opowiadają adepci tej sztuki. Bardzo dużo wyrzeczeń, no nawet czasami codzienne próby po kilka godzin. Stres przede wszystkim. No. Czułam się bardzo swobodnie, bo ponieważ bardzo mi przypasowała ta rola. Na co dzień też jestem bardzo energiczną osobą, więc nie miałam problemu, żeby zagrać akurat tą postać. Publiczność po całym przedstawieniu wyraziła swoją aprobatę dla tego typu przedsięwzięć. Był super. Nie mam słów, żeby nie powiedzieć, że to było piękne. Cudowny był, naprawdę wielki talent dla dzieci. Wielkie gratulacje dla wszystkich organizatorów, dla pani Oli. I myślimy tak, nawet komentarze wśród nas były, że powinni wyruszyć gdzieś z tym w turnę po Polsce, nawet za granicę. To wszystkie informacje w tym majowym wydaniu wiadomości telewizji Skarbimierz. Zanim zobaczymy się ponownie w czerwcu, życzę Wam na ten czas samych pogodnych dni. Do zobaczenia.